końcu zapomnę, jak się w to gra. O Jezus. Nie. Serio? No. Kurwa. No nie. O. A więc jednak. Nareszcie. Spokojnie, tego filmiku nie nagrywam, by naśmiewać się z Destiny, a niestety wszyscy wiemy, że aktualnie jest masakryczna posucha. Ja nie muszę pokazywać swojej listy znajomych, sami też na pewno widzicie, że o wiele mniej ludzi gra. Jednak postanowiłem coś nagrać, ponieważ mamy wreszcie pierwsze jakieś pozytywne wiadomości, więc lepiej to omówić, ponieważ nadchodzą delikatnie większe lub mniejsze zmiany. Oczywiście dopiero Bungie nam zasugerowało pewne rzeczy, ale możemy o tym już teraz porozmawiać, czego mniej więcej możemy oczekiwać. Dzięki ostatnim weekly update'om dowiedzieliśmy się paru ciekawych zmian, jeśli chodzi o Crucible. Na początku, co prawda, było to właśnie tylko i wyłącznie delikatnie nam zasugerowane, czego możemy się spodziewać. Teraz mamy delikatnie większą informację. Oczywiście zostały wspomniane shotguny, jednak Bungie ma jakiś ciekawy... Oczywiście to wszystko wyniknie w praniu, ale Bungie ma jakiś ciekawy sposób, jak je chce zbalansować. Nie chcą ich po prostu nerfić, to jest na pewno, sami to określili. Wiąże się to pewnie również ze zmianami special, o których również wspomnieli. Ja sam niestety do tego podchodzę bardzo, bardzo mieszanie, ponieważ tak jak szanuję, że chcieli zmniejszyć ilość speciala na mapie, to niektórymi po prostu na przykład karabinami snajperskimi gra się naprawdę ciężko. Mogę posłużyć się przykładem Longbowa, który teoretycznie zadaje przecież dokładnie takie same obrażenia jak snajperka. W ostatnim patchu dostał dokładnie przecież taki sam flinch jak wszystkie inne snajperki, a z jakiegoś powodu ma tak mało ilości przenoszonej amunicji w rezerwie, czy na przykład na początku meczu, że z innymi snajperkami jesteśmy w stanie wystartować z 12 pestkami, a w przypadku Longbowa czasami będzie to na przykład tylko i wyłącznie 1,5 magazynka, czyli około 6 pocisków. No, Bungie właśnie tak chciało wyrównać z balansować snajperki i trzeba przyznać, że nie do końca im to wyszło. Chwilowo określają się, że chcą się skupić na buffowaniu bardziej innego rodzaju uzbrojenia oprócz shotgunów, żebyśmy chcieli po prostu grać shotgunami trochę rzadziej. Domyślam się, że mają przed sobą naprawdę duże wyzwanie, ponieważ na przykład jeśli chodzi o fusiony, to już tak często je zmieniali, tak często się nimi bawili, że nawet jeśli istnieją naprawdę mega dobre fusiony jak Plance, czy chociażby Saladin Vigil, który możemy zdobyć z Archon Forge'a, to są naprawdę dwa mega solidne fusiony, to i tak nikt nimi nie gra, bo ludzie nie są do nich przyzwyczajeni, a wiele fusionów, które nam wypada na przykład właśnie z różnych aktywności, po prostu są mega słabe, dlatego że na przykład mają całkowicie losowy rozrzut, bardzo ciężko na przykład jest zdobyć fusiona Gadrola, ponieważ one również mają masę niepotrzebnych, zbędnych perków. Mam nadzieję, że to się trochę zmieni i na przykład właśnie fusiony mogą dostać po prostu trochę stabilniejszy odrzut, żeby było je trochę łatwiej kontrolować i to są na tyle satysfakcjonujące bronie, że myślę, że parę ludzi mogłoby się do nich przekonać. Na pewno delikatny buff ponownie mogłyby dostać sidearmy. Już teraz są mega, mega naprawdę skuteczne. Niektóre sidearmy zabijają szybciej niż Lastword, ale cały czas coś sprawia, że niekoniecznie każdy z nich chce z nich korzystać. Na pewno nie chciałbym, żeby Bungie teraz przesadziło i zbuffowało damage sidearmów, żeby wszystkie zabijały szybciej niż Lastword, ale myślę, że parę tutaj jakichś usprawnień również i one mogłyby dostać, bo to naprawdę, jeśli chodzi o sidearmy i fusiony, to są mega, mega pozytywne i ciekawe bronie i szkoda mi, że już teraz mało kto nimi gra, ale nie gramy nimi właśnie dlatego, że shotguny są aż tak silne. Jestem bardzo ciekawy, co po prostu chce Bungie właśnie naszykować, jak to będzie zbalansowane. Drugą ważną informacją, chyba tą dla wszystkich najważniejszą, oprócz właśnie tych zmian Crucible, jest również wprowadzenie kolejnego live update'u od właśnie tego zespołu, który ma dla nas tworzyć kolejne aktualizacje. I jeśli chodzi właśnie o tą dużą, teoretycznie oczywiście dużą aktualizację, taką jaką dostaliśmy ostatnio z chociażby właśnie zdobyciem, możliwością zdobywania punktów na strajkach, to niestety, ale częściowo dowiedzieliśmy się, że aktualizacja nadejdzie wiosną. Tutaj mamy aż 3 miesiące, czyli marzec, kwiecień, maj. No i no niestety, ale właśnie to jest ta smutna wiadomość, że niestety, ale musimy jeszcze trochę poczekać. Tak jak ten patch balansujący teoretycznie ma wylądować mniej więcej w lutym, to no cóż,
Szkoda, że będziemy musieli właśnie aż do wiosny czekać, żeby wreszcie móc sobie na spokojnie pograć w coś nowego albo chociażby zmienionego. Jeśli chodzi o pytania, co mogłoby zostać zmienione i odnowione, to oczywiście oczy wielu, wielu graczy na pewno patrzą w kierunku Woga, Kroty, czy po prostu jakieś aktywności, które były tak dobre, a jednak z jakiegoś powodu zostały porzucone w trakcie kolejnych wydawanych DLC i rozszerzeń do Destiny. Ja sam mam co do tego mieszane uczucia. Oczywiście chciałbym znowu sobie z moimi znajomymi porobić Woga czy Krotę, po prostu bawić się i czuć to wyzwanie ponownie, że te moby znowu mają te 400 lighta, że to znowu jest coś trudnego. Jednak pamiętajmy o bardzo prostej rzeczy. Te bronie, mimo że kiedyś wydawały się silne, teraz duża część z ich perków została znerfionych na tyle, że na przykład Fatebringer, mimo że ma tą legendarną reputację mega super headcanona, to teraz ta broń nie ma rifle barrel, ten handcannon nie ma rangefindera. On naprawdę teraz w porównaniu do innych broni, które możemy zdobyć, może być naprawdę po prostu słaby. I oczywiście dalej pewnie będzie się dużo ludzi cieszyło, że to jest jednak Fatebringer, że znowu jednak mamy tą broń z Fireflyem. No ale właśnie, dużo, dużo, naprawdę dużo się zmieniło i wiele broni już nie będzie takich super ekstra OP całkowicie na górze łańcucha pokarmowego Destiny. Teraz niektóre z nich będą w połowie, albo nawet gdzieś poniżej naszych oczekiwań, co jest jakby naturalne. Dlatego ciekawi mnie bardzo, czy jeśli Bungie w ogóle zdecyduje się na odświeżenie właśnie starych rajdów, to czy w ogóle cokolwiek ruszą z tymi starymi brońmi. Bo sam mam nadzieję, że naprawdę dużo rzeczy zostanie odświeżonych, ale tak porządnie, tak z sercem, żeby jednak ten WoG nie był po prostu tym samym WoGiem, którego graliśmy przed mniej więcej 2 laty, można tak powiedzieć, że z 2 lata temu graliśmy WoGa. Ciężko mi powiedzieć, kiedy dokładnie ludzie zaczęli robić pierwszego właśnie WoGa, no ale właśnie to jest też ten druga rzecz, o której przed chwilą mówiłem. WoG to już aktywność, którą wielu z nas męczyło naprawdę długi czas temu. I jasne, że z sentymentem chcielibyśmy znowu w niego pograć i znowu mieć to samo wyzwanie, ale nie oszukujmy się. To nie jest, jeśli WoG wróci w takiej normalnej formie, tylko po prostu z podniesionym lightem, to nie jest coś, co sprawi, że ludzie nagle znowu się rzucą na Destiny i nasze listy znajomych znowu zapełnią się tylko ludźmi, którzy najchętniej to by od razu dołączyli na Janusza do naszego Fireteamu, bo tylko widzą, że jesteśmy na orbicie. I właśnie tego się najbardziej obawiam. Dużo rzeczy, które ostatnio Bungie robiło, dużo ruchów z ich strony, niestety, ale pokazywało, że ten live team niestety nie zawsze jest w stanie spełnić oczekiwania. Tak jak SRL, można powiedzieć, że był dość fajny, jednak były nowe mapy, muzyka. Można powiedzieć, że SRL był całkiem udany, tak samo jak teoretycznie The Dawning, chociaż no właśnie, The Dawning to też był taki event, który bardzo dużo zawdzięczał SRL-owi, a sam z siebie był raczej taki, no po prostu mieliśmy nowe sety do kupna, ale dzięki SRL mogliśmy zdobyć naprawdę dużą ilość na przykład paczek właśnie, żeby te sety nawet bez wydawania pieniędzy zdobyć. To jednak pamiętajmy, jak wielką porażką był Festival of the Lost. I był to dokładnie ten sam zespół odpowiedzialny za ten festiwal, co teraz za te aktualizacje. No właśnie, jest naprawdę bardzo dużo niejasności, co Bungie w ogóle chce zrobić, zanim wyjdzie Destiny 2. Wielu z nas już podchodzi w taki sposób, że oni nic z tym nie zrobią, bo już za moment Destiny 2 i w sumie to im na pewno już się nie opłaca. I niestety, ale właśnie takie myślenie sprawia, że Bungie naprawdę nie musi za bardzo się starać. Ja to osobiście mam nadzieję, że jak wyjdzie Destiny 2, to jednak znajdą się dalej osoby, które będą chciały grać w Destiny i sami przyznacie, że to jest bardzo bolesne, jeśli pomyślimy, że istnieje szansa, że jak tylko wyjdzie Destiny 2, to Destiny zostanie całkowicie odcięte i żadne eventy już się nie będą dziać po prostu. Wszystko będzie odwołane, tak jak teraz na przykład został odwołany Crimson Days w walentynki, ten naprawdę fajny event 2x2. Po prostu został odwołany przez Bungie, bo po prostu nie. Tyle. Nie jest on aktualnie potrzebny. Dlatego wiele ruchów Bungie ostatnio jest bardzo niejasnych i tak jak kiedyś obiecywali, że będą się starać, że znowu będą słuchać społeczności, że będą częściej z nami prowadzić dialog, to Bungie znowu się odcina i ten filmik teoretycznie też o tym mówi, czego mniej więcej możemy oczekiwać do czasu Destiny 2, a ja po prostu
coraz mniej oczekuję od Destiny i coraz bardziej obawiam się o Destiny 2, bo większość ruchów bardziej w ostatnim czasie była mega słaba, żenująca i po prostu nastraja trochę negatywnie do tego, co może nadejść. Ja sam, tak jak mówiłem, jestem trochę zasmucony, że musimy aż tyle czekać na kolejne aktualizacje. Przepraszam tych, którzy cały czas czekają na jakiś materiał na moim kanale i mówią o tym na przykład podczas streamów czy właśnie w komentarzach, no ale sami nie ukrywajmy. Wszyscy gramy w tą grę coraz mniej, więc nie ma co ukrywać, że ja nie nagrywam, bo po prostu wolę pograć właśnie po prostu w co innego i się nie męczyć, grając ciągle w kółko to samo. Mówiłem LG Carol, dzięki za wysłuchanie do samego końca. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.